Wielki Post to czas modlitwy, jałmużny i postu, czyli wyrzeczenia. Te uczynki wielkopostne mają nas przygotować na spotkanie z Panem, mają naznaczyć naszą drogę w kierunku Wielkanocy. Modlitwa, która oczyszcza nasze pragnienia, która pokazuje nam prawdę naszego życia w spotkaniu z Bogiem. Jałmużna, która ma się stawać stylem naszego życia, to dłonie otwarte dla drugiego, aby im pomóc, aby wychodzić do drugiego człowieka z miłością i pomocą. A post to także wyrzeczenie, które wskazuje na szczególną solidarność z tymi, którzy cierpią, którzy pozbawieni są różnych środków do życia, do rozwoju. To nasza jedność także z tymi, którzy różne braki w swoim życiu przeżywają. Ale nie chodzi tylko o to, by w tym czasie Wielkiego Postu jakoś szczególnie zmobilizować się, prężąc muskuły, a potem powrócić do zwykłego życia. Chodzi o to, żeby właśnie poprzez uczynki wielkopostne nauczyć się tej postawy, która będzie charakteryzowała całe nasze chrześcijańskie życie, przeniknięte modlitwą, przeniknięte ofiarnością, przeniknięte służbą drugiemu człowiekowi.